Jolan. Pierwsze spotkanie tych dwóch zespołów zakończyło się zwycięstwem Mediolańczyków 2-0. Dzisiaj rewanż. Na stadionie olimpijskim w Rzymie komplet widzów. 90 tysięcy. Padł rekord, jeżeli chodzi o zyski organizatorów tego spotkania. 4 miliardy 200 milionów lirów uzyskali gospodarze ze sprzedaży biletów, które były w cenie od 25 do 100 dolarów. Wspaniała atmosfera, znakomicie przygotowani kibice rzymskiego klubu z flagami o barwach klubowych, niezwykle spontanicznie reagujący na wejście piłkarzy obydwu zespołów na stadion. Były także popisy pirotechniczne, stąd dymy zasnuły stadion, widoczność jest nieco ograniczona, ale doskonały sprzęt elektroniczny włoskiej telewizji RAI przedziera się przez tę mgłę i myślę, że do Państwa dociera idealny obraz. A więc mecz rozpoczęty. Joël Tignou, słynny arbiter francuski, który podczas Mistrzostw Świata przed rokiem tu rozgrywanych we Włoszech prowadził 3 spotkania i należał do czołówki arbitrów. On jest sędzią głównym dzisiejszego spotkania. Jego partnerami Michel Girard i Marcel Lej. Za chwilę podam Państwu składy obydwu zespołów. W ramce drużyny Interu oglądany Dzenga, reprezentant Włoch. Numerem drugim gra Bergomi. Trójką Breme, czwórką Battistini. Numer 5 Ferrari. Numer 6 Paganini. Numer 8 Berti. Numer 10 najlepszy piłkarz Europy minionego sezonu Mateusz. Numer 7 Bianchi. Z 9 gra Klinsmann i z 11 Pizzi, drużyna Romy. W bramce czerwone, z numerem 2 Tempestini, z numerem 6 Nela, z 5 Brazylijczyk Aldair, z 3 Bertolt, z 4 Gerolini, z 7 Desideri, numer 10 kapitan drużyny rzymskiej Giannini, reprezentant Włoch, uczestnik Mistrzostw Świata, numer 8 Di Mauro, z 11 gra Riccitelli i z 9 Feller. Mateusz ustawia piłkę. Pierwsze 2 minuty spotkania za nami. Wiadomo, że Inter będzie starał się grać spokojnie, będzie czekał na ataki drużyny rzymskiej, która musi postawić wszystko na jedną kartę, aby odrobić straty z pierwszego spotkania. Feller. 10 bramek zdobył w dotychczasowych spotkaniach, jakie rzymski klub rozegrał w drodze do finału. Pierwszy rzut rożny dla Romy w dzisiejszym meczu. Wywalczony przez Rudiego Fellera. Trybuna południowa za bramką Zęgi szaleje, wrzawa niesamowita. Wszyscy stoją, wymachują, śpiewają. Teraz rzut rożny wykonany i wybicie piłki na aut. Trener Trapattoni i Dzenga. Puchar UEFA uchodzi często za ubogiego krewnego innych pucharów europejskich, pucharu mistrzów czy pucharu zdobywców pucharów, ale dzisiejszy finał przekonuje mnie, że tak nie jest. Zainteresowani olbrzymie. 21 stacji telewizyjnych przekazuje obraz do swoich krajów. Oprócz europejskich także Katar, Korea, Południowa Afryka, Angola i Izrael. Chociaż muszę się pochwalić, że z dawnych krajów demokracji ludowej jesteśmy jedynym, który pokazuje to spotkanie. Rzut wolny dla Interu. Faulowany Mateusz. Ewidentny faul. Nikt nie ma wątpliwości. Bergomi zagrał nieczysto
i piłkarze Interu wykonywać będą rzut wolny. Czerwone. Bramkarz Romy. Oglądamy w tej chwili na boisku pięciu mistrzów świata. Mateusza Klinsmana, Bremego, Fellera i Bertolda. Reprezentantów Włoch na ostatnim Il Mondiale. Dzengę, Gianiniego, Bergomiego, Brazylijczyka Aldaira, nie gra Serena, który jest odsunięty od spotkania za Dzengi. Riccitelli miał dogodną sytuację do zdobycia bramki. Jednak Dzenga nie dotknął piłki, to był strzał niecelny. Riccitelli to także reprezentacyjny piłkarz, śmiało wszedł między dwóch zawodników, minął Nele, minął także Gerolina, ale zakończył swą akcję niecelnym strzałem. Cały Rzym wierzy w sukces piłkarzy Romy. Przypomina się historię występów tego klubu w europejskich pucharach, mecze, w których Rzymianie przegrali w pierwszych spotkaniach wyjazdowych 0-2, a potem zwyciężali, aby awansować dalej. Najbardziej interesujące będą pojedynki piłkarzy niemieckich. Trójka muszkieterów Interu, Mateusz, Klinsmann, Bremę kontra dwójka zawodników rzymskich Bertold i Feller. Bertold, Mateusz, Pizzi i Czerwene. Oto Jürgen Klinsmann, który wzburzył opinię publiczną ostatnimi oświadczeniami, że w przyszłym roku po finałach piłkarskich Mistrzostw Europy ma nadzieję, że piłkarze Niemiec awansują. Kończy karierę. Feller, pilnowany przez Feriego, wypchnięty poza pole karne. I główka Pizziego, który zastępuje, przepraszam, Riccitelliego, który po raz drugi stara się zagrozić bramce Dzengi. Najpierw Di Mauro wygrał piłkę w pojedynku powietrznym. Rzymianie nadal atakują. Oni mają w tej chwili przewagę. Giannini, reżyser reprezentacji Włoch, a także Romy. Próba zagrania prostopadłego do Fellera zakończona niepowodzeniem. Tego rodzaju zagrania nie podobają się na żadnym stadionie świata. Giannini. Mauro. Feller. Pole karne. Nie ma karnego. Joel Kiniu pokazuje grać dalej mimo desperackich interwencji piłkarzy Romy. Giannini chwycił Francuza za rękaw, protestował. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej sytuacji.
można mieć wątpliwości, czy decyzja Żelakiniu była słuszna. Widzieli Państwo przed chwilą Andreasa Bremego. Feller. Giannini. Gerolin. Riccitelli. Aldair, Klinsmann. Aldair. Dzisiaj w roli libero występuje doświadczony reprezentant Włoch, Sebastiano Nella. On przed chwilą przy piłce. Mauro. I niedokładne podanie. A więc, proszę Państwa, 11 minut spotkania Roma-Inter. Za nami rezultat bezbramkowy w rewanżowym spotkaniu finału Pucharu UEFA. Ławka zespołu Romy. Wśród rezerwowych zawodników trener Ottavio Bianchi. Prasa włoska dużo rozpisywała się na temat pojedynku Trapattoni-Bianchi. Porównywała karierę tych szkoleniowców jeszcze wówczas, kiedy byli zawodnikami, ich sukcesy piłkarskie, a potem sukcesy, kiedy występowali w roli trenerów. Bianchi. Aut dla Romy. Faulowany Riccitelli. Tak jak można było się spodziewać, Roma jest tą stroną atakującą, starającą się odrobić straty bramkowe. Natomiast piłkarze z Mediolanu grają bardzo spokojnie, rozważnie. Będą próbowali wybijać z uderzenia Rzymian. Di Mauro. Tempestilli. Feller. Feller pilnowany jest przez Paganina. 25-letni obrońca ma za zadanie pilnować najlepszego strzelca tej edycji Pucharu UEFA. Tempestilli. To rzut wolny pośredni dla piłkarzy Interu. Widocznie któryś z zawodników Romy musiał coś tam powiedzieć sędziemu. Stąd taka jego decyzja. Giannini. Aldair. Po lewej stronie obronie drużyny rzymskiej gra znany zawodnik niemiecki Thomas Bertold. Słynie z gry ofensywnej, ale teraz oglądamy akcję Mateusa. Mateus, licząc bramkę z karnego zdobytą w pierwszym spotkaniu z Romą, zdobył 6 bramek. To była najgroźniejsza jak dotychczas akcja drużyny Interu. Główka Nelly, przejął piłkę Klinsmann i posłał niedaleko obok słupka bramki czerwone. Feller. Bianchi, obok niego Bertold.
Klinsmannem opiekuje się Tempestilli, którego występ do końca stał pod znakiem zapytania. Cała prasa włoska podała, że w dzisiejszym meczu rewanżowym zamiast Tempestilliego zagra Pellegrini. Tempestilli jest zawodnikiem starszym, ma 32 lata, duże doświadczenie, ale nie spisywał się najlepiej w pierwszym meczu. Pellegrini jest dużo młodszy, 24 lata. Jest jednak zawodnikiem rezerwowym. W ostatniej chwili Bianchi zmienił swą decyzję. Di Mauro, Riccitelli, Mateus, Nela. Znowu ostatni wolny obrońca zespołu rzymskiego. Teraz Tempestilli, który nie bierze udziału w akcjach ofensywnych, posłał długą piłkę na lewą stronę. Feller. Niesamowicie waleczny. Riccitelli. Błędy zawodników Interu, ale bez konsekwencji. Desideri. Przegrał pojedynek z Bremen. Berti. Paul. I rzut wolny. Breme. Pojedynek Nelly. To ten piłkarz, który w tej chwili niesie piłkę z Mateusem. Mateus faulował, jak Państwo widzą, i rzut wolny wykonany już przez Romę. Di Mauro, Desideri, Aldair, Giannini. Po lewej stronie pędzi Tempestilli. Pierwsza jego akcja ofensywna jest na wysokości pola karnego. Giannini, Aldair. Cała niemal drużyna Romy w sąsiedztwie pola karnego przeciwnika. Teraz odkryli dostęp do własnej bramki piłkarze Romy. Kontra Interu, ale niedokładne podanie Mateusa. Di Mauro. Feller, często zmieniający pozycję, szukający dla siebie swej szansy. Skończył już 31 lat. Nie wie dokładnie, co będzie jeszcze robił. Zdaje sobie sprawę z tego, że chyba ostatnią wielką jego imprezą piłkarską będą przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Giannini. Akcja na polu karnym i Gerolin starał się strzelić. Wywalczył rzut rożny. Manuel Gerolin. Nadal w spotkaniu Roma Inter 0-0. Desideri. Bertolt. Bergomi. Piłka dla gospodarzy. Feller. Obok niego dwóch, często trzech piłkarzy Interu. Jak Państwo widzą, koncepcja taktyczna gościa, więc Mediolańczyków, jest dosyć klarowna. Wybijać piłkę na aut, zwalniać tempo gry, starać się utrzymać przewagę dwóch bramek. W pierwszym meczu niemal przez godzinę był rezultat bezbramkowy. Riccitelli, szalejący po prawym skrzydle. Kolejny, trzeci rzut rożny dla Romy. Riccitelli ma 24 lata. Di Mauro. Feller. Aldair tam się wpychał. Nela. Tempestilli. Faul i rzut wolny
dla Romy, faulowany Di Mauro. No tutaj jakaś dyskusja trwa między Klinsmannem, Nelą i Tempestilim. To wszystko dzieje się poza tym obrazem, który przekazuje Państwu telewizja. Teraz dopiero widzą Państwo Klinsmanna, który dyskutował z tymi dwoma piłkarzami rzymskimi przy pomocy rąk. Tymczasem 21. minuta meczu. Rezultat 0-0. Giannini. Drużyna AS Rom nie ma takich sukcesów jak Inter Mediolan. Mediolańczycy to 13-krotni mistrzowie Włoch. 3 razy zdobyli Puchar Włoch. 2 razy Puchar Europy Mistrzów w 64, 65 roku. 2 razy byli w finale Pucharu Mistrzów. AS Roma to tylko 2 tytuły mistrza Włoch, 6 razy Puchar Włoch, 1 raz Puchar Miast Targowych, który dał początek Pucharowi UEFA. Riccitelli na polu karnym. Breme. Aldair. Klinsmann i Aldair. Tempestili. Gerolin. Bertolt. Gerolin. Giannini. Znalazł lukę. Riccitelli. Giannini. W sposób żywiołowy grają piłkarze Romy. Troszeczkę chaotyczny. Brakuje spotkania, brakuje rozwagi, spokoju. Ich poczynania są dosyć nerwowe. Stąd niecelny strzał. Klinsmann. Faulowany przez zawodnika Romy, Tempestiliego. Tempestili nie opuszcza nawet na krok Klinsmanna. Breme. Paganin. Battistini. Nela. No, ale nie ma do kogo podać. Przed bramkarzem stał zawodnik Interu. Giannini, kapitan drużyny rzymskiej. Di Mauro. Klinsmann. Di Mauro. Feller. Wcześniej gwizdek sędziego. Trapattoni podrywa się z ławki. Jak Państwo widzą, nerwy dają znać o sobie i nerwy wpływają na jakość widowiska. Na razie jest dużo ambicji ze strony piłkarzy Romy. Rzymianie grają bardzo walecznie. Starają się tutaj zdobyć jak najszybciej bramkę. Inter stara się grać spokojnie, rozważnie. Ma dobrą zaliczkę, przewagę 2 bramek z pierwszego spotkania. Klinsmann. Dużo jest fauli, przepychania, no ale tak się gra w Serie A w Ekstraklasie włoskiej. Giannini. Tempestili. Nela. Di Mauro. Atak pozycyjny zespołu rzymskiego pada na murawę Feller. Kiedy stara się wyjść na pozycję, jest bezpardonowo atakowany. Di Mauro. Główka Ferriego. I okazja do kontry. Wychodzi Berti z własnej połowy i źle rozgrywa akcję. Giannini rozpoczyna kontrę. Giannini. Próba minięcia z wodem Mateusa. Nieudana. Mateusz przyspiesza tempo akcji. Zagranie do Bertiego. Mateusz. Bianki. Dobre dośrodkowanie. Tutaj Aldair.
ale jest Bremę, który na Mistrzostwach Świata zdobywał bramki. Powracający Riccitelli. To jest właśnie ten zawodnik, wybił piłkę. Pierwszy rzut rożny dla Interu. Pizzi. Ferri. Mateus. Bremę. Atak pozycyjny w wykonaniu Interu. Bergomi. Mocne uderzenie kapitana drużyny mediolańskiej. Broni bramkarz czerwone. Giuseppe Bergomi, 28 lat, mistrz świata w Hiszpanii. Uczestnik mistrzostw świata i w Meksyku, i tutaj we Włoszech przed prawie rokiem. Berti. Okres przewagi drużyny gości po tym 20-minutowym szturmie zespołu rzymskiego. Di Mauro. Bianchi. Zdołał opanować piłkę. Czwórką atakują zawodnicy Interu. Aldair poza polem karnym, także czerwone. Bramkarz Romy, tak jak René i Kita. Słynny bramkarz kolumbijski. Bergomi i Dzenga. Dzenga od 83 roku nieprzerwanie pierwszym bramkarzem Interu. Doświadczony zawodnik, 31 lat, w reprezentacji od 1986 roku, debiutował z Grecją razem z obecnym trenerem reprezentacji Vicinim. Vicini prowadził reprezentację młodzieżową Włoch i nie wyobrażał sobie, by zawodnik, który był numerem pierwszym wśród bramkarzy tej reprezentacji, nie mógł grać także w drużynie seniorów. Nela. Drużyna Interu na własnej połowie boiska. Riccitelli. Zawodnicy Romy często zmieniają pozycje, starają się wymanewrować zawodników Interu. Ale najwięcej swobody mają obrońcy Romy. Teraz Nela, właśnie obrońca przy piłce. Desideri. Feller. Aldair. Klinsmann. Obok niego Tempestili. Mateusz. Świetne zagranie do Bianchiego. Jest tam Nela, Battistini, Klinsmann i szansa dla Romy, której kiedyś grał Zbigniew Boniek. Otrzymaliśmy informację, że Zbigniew Boniek przestał być trenerem Lecce. To jest najbardziej aktualna informacja. Battistini. Pierwszy sezon w Interze. Poprzednio grał w zespole we Florencji. Inter zapłacił za niego 10 milionów marek. Bremę. Słynie z tego, że potrafi strzelić z dystansu. No, po pierwszych 20 minutach zdecydowanej przewagi Romy
gra wyrównana, zaznaczyła się nawet przewaga Interu, który prowadzi 2-0 po pierwszym spotkaniu. Widzą Państwo, że do zakończenia pierwszej części pozostało zaledwie 15 minut. Jedyny sukces dotychczasowy w europejskich pucharach Romy to Puchar Miast Targowych wywalczony w 1961 roku. A to trybuna południowa, w której zasiadają najbardziej zagorzali zwolennicy zespołu Romy. W prasie ukazały się apele szefa klubu kibiców z prośbą o nieustanny doping, o śpiewy, o hasła, o pomoc dla zawodników Romy. Roma walczy nie tylko o Puchar UEFA, ale także o niebagatelne premie. Nowy prezydent Romy ufundował tort, który zawiera 1 miliard lirów. Ale to nie wszystko. W sumie prasa pisała, że piłkarze Romy, gdyby wywalczyli puchar, otrzymaliby 4 miliardy lirów do podziału. Giannini, Feller. The out dla gości. Na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Rzymie jest około 6-7 tysięcy sympatyków Interu, którzy przybyli specjalnymi pociągami. 2000 policjantów czuwa nad bezpieczeństwem kibiców. Szczegółowe kontrole przed wejściem na stadion. Rewizje podręcznych toreb. Rewizje, jakich nie powstydziłoby się najdokładniej pilnowane lotnisko. Feller. Dobre przyspieszenie, waleczność, protesty Fellera. Jeszcze raz ta sytuacja. Ale decyzja sędziego jest jednoznaczna. Rudi Feller skończył 31 lat, ale mówi się, że nie tylko bramkarz, ale zawodnik taki jak Rudi Feller jest jak wino. Ten sezon jest chyba najlepszym tego zawodnika w lidze włoskiej. Bianki. Feller w wypowiedziach prasowych mówił: gram przeciwko Interowi, a nie Klinsmanowi. Nie jestem zazdrosny o sławę Jürgena Klinsmana, co sugeruje czasami praca. Około 10 minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania. Nadal bez bramek na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Mateusz. Spora odległość od bramki czerwonego. Klinsmann, mimo asysty obrońców Romy, zdołał strzelić. Klinsmann zbulwersował opinię publiczną swoją wypowiedzią, w której powiedział krótko, ale dosadnie: chcę żyć normalnie. Gra w piłkę jest moją pracą, ale nie jest moim życiem. W przyszłym roku kończę karierę piłkarską. Tymczasem Desideri. Zaskakujący strzał lewą nogą, ale poza bramką. Klinsmann uważa, że 10 lat gry w piłkę nożną wystarczy. Jest on zresztą dosyć dziwnym zawodnikiem. Unika dziennikarzy, wywiadów. Sam prowadzi swoje interesy. Mówi się o tym, że wpływ na taką, a nie inną decyzję Klinsmana, który chce zakończyć karierę w wieku 27 lat, ma jego wieloletnia przyjaciółka Andrea, która bawi w Stanach Zjednoczonych. I Klinsmann chce wyjechać do USA. Di Mauro starał się zaskoczyć defensywę Interu. Obok niego biegł Bergomi, był także Battistini. Mauro
strzelał. Ja powracam do historii Klinsmanna, bo jest ona zaskakująca. Ciekawie zareagował Bertie Fox, trener reprezentacji Niemiec, który powiedział, jeżeli tak się stanie, Jürgen zostanie naszym attaché na Mistrzostwa Świata w USA w 1994 roku. Faul. Gerolin faulował. Piłkarz mediolański padając doznał kontuzji ręki. Mateusz. Jeszcze raz ta sytuacja. Tak. Upadał na prawą rękę wyciągniętą. Mógł doznać kontuzji, urazu tej ręki. Lothar Matthäus, 30-letni piłkarz, który jest wielką gwiazdą światowego futbolu. W minionym sezonie wygrał wszystkie plebiscyty, jakie można było tylko wygrać. Pierwsze miejsce w plebiscycie World Soccer. Pisma piłkarskiego nazywanego Biblią Futbolową. Potem pierwsze miejsce, po raz pierwszy zresztą w ankiecie Kickera. Drugi był Breme. Czwarty Klinsmann. No i wreszcie zwycięstwo w plebiscycie France Football, zdobycie złotej piłki, a więc tytułu najlepszego piłkarza Europy. Widzą Państwo ilość fauli. 12 fauli ze strony Romy, 6 ze strony Interu. Breme. Battistini. Mateusz w pełni sił. Mateusz. To jest miejsce, z którego najczęściej strzela. Zdobył podczas Mistrzostw Świata 4 bramki. Klinsmann i Tempestilli. Jest także bramkarz czerwony. I pierwsza połowa powoli zbliża się ku końcowi. Nadal bez bramek na stadionie olimpijskim. Nela łatwo sobie poradził z Klinsmannem. Desideri, Feller. Out dla gości. Opiekunem Fellera jest Ferry. Tempestilli podparł się na Klinsmannie. O, trener Romy, także podenerwowany, rzadko się pokazywał, Ottavio Bianchi, 48 lat. Grał i w Brescia, w Napoli, w Atalancie, w Milanie. Trenował Atalanta, Avellino, Como i Napoli do 1989 roku. Żelkiniu uspokaja Biankiego. Widzieli Państwo gesty sędziego francuskiego. Charakterystyczna rzecz, że i Trapattoni, a więc trener Interu, i Bianchi, szkoleniowiec Romy, obydwaj wielbią muzykę klasyczną. Feller. Uprzykrzający mu życie Ferreri, zagranie do dęgi. Faul, faulowany Klinsmann. Faulował Tempestilli. No jeżeli tak dalej pójdzie... O, proszę Państwa, obrazki z lodowisk hokejowych. Jeżeli tak dalej będzie tutaj na stadionie, podejrzewam, że posypią się żółte kartki, a potem w konsekwencji czerwone. Faul Tempestilliego był ewidentny, nie powinien podlegać dyskusji. Potem widzieli Państwo, że któryś z piłkarzy Romy usiłował
podnieść zawodnika Interu. Żółta kartka dla Tempestilliego. Być może to upomnienie uspokoi nieco nerwy zawodników jednej i drugiej drużyny. Aldair. Czerwone. Piłkarze Romy nie ustają w wysiłkach, aby strzelić bramkę, która zbliżyłaby ich do zespołu Interu, ale grają coraz wolniej. Inter teraz jak gdyby opanował sytuację. On jest stroną przeważającą. Bianchi. Di Mauro. Riccitelli. Powstrzymany przez Bianchiego. Giannini. Breme. Niesamowita walka z jednej i z drugiej strony, ale dużo chaosu, dużo błędów obydwu drużyn. Aldair, o którym się mówi, że nie jest dobrze przygotowany kondycyjnie. W pierwszym spotkaniu nie grał w ostatnich kilkunastu minutach. Riccitelli. Giannini. Ma trochę swobody. Feller. Duże zaufanie partnerów do Fellera. Feller szuka luki, strzela i Dzenga broni. Pokazał się z dobrej strony Rudi Feller. Gra w tym sezonie wspaniale, pomimo kryzysu małżeństwa. Nie chce zresztą o tym mówić. Twierdzi, że jego problemy życia małżeńskiego nie mają wpływu na grę. Klinsmann. Nela. Tempestilli. Di Mauro. Riccitelli. Faulowany. Stanowczo za dużo tych fauli. Realizator telewizji Rai podaje informację, to był trzeci faul na Riccitelli. Odległość od bramki Dzęgi spora. Ponad 30 metrów. Gerolin ustawia piłkę i Desideri. Jest także Nela. Piłkarze drużyny Interu tworzą jednak mur. Nela. Pomysłowo rozegrany ten rzut wolny, uderzenie atomowe, ale niecelne. Przesadziłem, informując Państwa o tym, że na trybunach jest 90 tysięcy widzów. Teraz otrzymuję dokładne informacje. Ponad 71 tysięcy. Wpływy wynoszą nie tak jak przewidywano 4 miliardy 200 milionów lirów, ale 4 miliardy 137 milionów lirów. Jest to jednak rekord. Breme nie zdołał opanować piłki. Nela. Riccitelli. Trzeba przyznać, że Rzymianie atakują, często zmieniają pozycję. Są ruchliwi. Desideri. I Dzenga. Pizzi. Mateusz. Znakomite przyspieszenie. Mateusz na polu karnym. Strzela i puduje. Ależ piękna akcja w wykonaniu Lotsara Mateusza. Końcówka tego spotkania, tej pierwszej połowy, może się podobać. Znakomite przyspieszenie Mateusza, który minął obrońcę. Widzą Państwo teraz tę akcję. Nele starał się strzelić długi róg. Bez powodzenia. Feller. Dwóch zawodników Interu obok niego. Riccitelli trzyma się za twarz. Być może został uderzony w ferworze walki. Feller.
i uderzenie niesamowite strzelał Stefano Desideri, 25-letni piłkarz. W powtórce zobaczą Państwo, z jaką siłą uderzył Desideri po nagraniu piłki przez Fellera, ale minimalnie spudłował. Zenga nie miałby szans, chociaż wyciągnął się jak długi. Bardzo efektowne są te ostatnie minuty pierwszej połowy. Poprawiły one ogólne wrażenie o tym spotkaniu. Giannini, Feller. Ma przed sobą Ferriego. Feller pomaga Ferriemu Bianchi. Feller demonstruje całą serię zwodów. Giannini i nie wiadomo dlaczego zawodnik Romy nie strzelał, tylko starał się jeszcze zagrać do Gianniniego. To pozostanie słodką tajemnicą Di Mauro. Miał idealną sytuację. Zamiast strzelać, próbował jeszcze wyrobić pozycję swemu partnerowi. A więc pierwsza połowa, ciekawa i interesująca, zwłaszcza w końcówce, zakończyła się rezultatem bezbramkowym. Jak na razie bliżsi zdobycia Pucharu UEFA są piłkarze Interu Mediolan. Spotkamy się po krótkiej przerwie. Oddaję głos do studia Warszawy. Drużyny włoskie zdobyły ten puchar. No i teraz po raz trzeci będzie on także uświetniał klubowe sale któregoś z zespołów, albo Romy, albo Interu. W 89 roku w pucharze UEFA triumfowało Napoli, w 90 Juventus. Zresztą po raz siódmy w historii europejskich rozgrywek klubowych w finałach spotykają się dwa zespoły tego samego kraju. Trzy razy było to podczas Pucharu Miast Targowych. Wówczas było to wewnętrzną sprawą zespołów hiszpańskich. Natomiast w Pucharze UEFA rozgrywanym od 1973 roku raz spotkały się drużyny niemieckie, raz angielskie i raz włoskie w ubiegłorocznym finale Juventus z Fiorentino. I też w pierwszym meczu było 3-0, w drugim 0-0. Widzą Państwo składy obydwu zespołów. Przyglądam się drużynie gości i zespołowi gospodarzy. Nie widzę rezerwowych piłkarzy, chociaż Trapattoni, jak Państwo widzieli przed chwilą, długo coś tam szeptał do ucha Bertiemu. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi drużyny gospodarzy, która częściej atakowała, zwłaszcza w pierwszych 20 minutach i w końcówce również. Roma strzelała 9 razy, Inter 5 razy, Roma wykonywała 3 rzuty rożne, Inter 2. Na pewno jest to mecz interesujący, szkoda tylko, że nie ma bramek. Bramka, którą zdobyliby na przykład piłkarze Romy, ożywiłaby widowisko, a tak ciągle konsekwentnie grają zawodnicy Interu, starają się utrzymać przewagę z pierwszego spotkania. Dwóch bramek. Roma atakuje, chce odrobić te straty. Zresztą Roma gra osłabiona brakiem Carboniego i Comiego, którzy nie grają za żółte kartki. Podobnie jak nie występuje reprezentant Włoch Serena, który także za żółte kartki odsunięty został od tego meczu rewanżowego. Di Mauro. Znalazł Fellera, zagrał do niego bardzo dokładnie. Teraz dośrodkowanie i Giannini trafił w nogi obrońcy Interu. Giannini znowu. Aldair. Zenga i Feller. Obydwaj padają na murawę. Znowu ta mgła, te dymy snujące się nad stadionem, ale szybko wszystko się tutaj wyjaśni, podobnie jak i na boisku. Ciągle trwają po różnego rodzaju starciach jakieś dyskusje między zawodnikami. Tym razem myślę, że Feller i Walter Zenga wyjaśnią sobie szybko to nieporozumienie i gra toczyć się będzie dalej. Kibice zespołu Romy powitali obydwa zespoły pokazem pirotechnicznym. Uważają rzeczywiście wspaniałą atmosferę, nie ustają w dopingu. Wierzą w sukces swego zespołu, ale
nawet najbardziej dramatycznych okolicznościach i najmniej korzystnej sytuacji kibice muszą po prostu wierzyć w ten triumf. Szansa dla Romy jest jedna. Zdobyć przynajmniej jedną bramkę, która byłaby bramką kontaktową. Di Mauro. W meczach Ligi Włoskiej Roma przegrała w Mediolanie 1-2, a u siebie zremisowała z Interem. Di Mauro. Rzut wolny wykonany przez piłkarzy Interu. Bianchi. Po lewej stronie nie pędzi partner. Klinsmann go nie dostrzega. Strzela. W sposób łatwy i czerwone pewnie chwyta piłkę. Oto Klinsmann. Przed nim Nela. Poza polem bramkowym bramkarz Romy pewnie chwyta piłkę i nadal bez bramek na stadionie olimpijskim w Rzymie. Bergomi. Aldair. Tempestilli. Bertolt. Bergomi. Gerolin. Niesamowicie waleczny, ale przekraczający przepis. Faul na Mateusie. Nie pierwszy w tym spotkaniu. Nieprawidłowy wślizg. Zawodnik rzymski nie trafił w piłkę. Mateusz czynił rozpaczliwe wysiłki, aby uniknąć konsekwencji z tego starcia. Nela, Desideri, Aldair, Breme. Na trybunie honorowej mieli zająć miejsce i Beckenbauer, i Fock. I prezesi danych klubów, włoski Anieli, Berlusconi, prezes Realu Madryt Mendoza i Pellegrini, prezes Interu. No ale nie mamy potwierdzenia, że te znane postacie europejskiej piłki nożnej pojawiły się tutaj w Rzymie. Di Mauro. Gerolin, zagranie ręką i rzut wolny. Jednak nie. Tylko rzut autowy. Rzymianie protestowali. Klinsmann. Mateusz. Breme. A więc akcja trójki piłkarzy niemieckich grających w barwach Interu Mediolan. Pizzi. Powstrzymany przez Aldaira. No mieliście państwo powtórkę tej sytuacji. Kiedy to piłkarze Romy wyobrażali sobie, że zawodnik Interu zagrał ręką. Aldair. Nela. Bertolt, tak jak w reprezentacji Niemiec, tak i tutaj w Romie ciągle w drugiej linii. On teraz atakuje Bertiego. Klinsmann. Pizzi. Nieporozumienie. I piłka wychodzi poza boisko. Myślałem, że czerwone będzie wznawiał grę rzutem autowym. Di Mauro. Śmiało wchodzi na pozycję prawoskrzydłowego, dośrodkowanie i rzut rożny. Przy tej interwencji doznał kontuzji
piłkarz Interu, a jest nim Paganini. Czwarty rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu dla Romy. Nella, Giannini, Feller, duży tłok pod bramką Dzęgi, Berti, Bertolt, Giannini. W pełnym biegu dobrze dośrodkował Feller. W ostatniej chwili zdjął mu piłkę z nogi Ferri, który go nie opuszcza nawet na moment. Piąty rzut rożny Romy. Rudi Feller na naszych ekranach. Bertolt. Bertolt zagrał do Desideriego. Desideri nie zdecydował się na strzał. Stracona szansa. Podobnie jak w pierwszej części na początku, także i teraz zdecydowana przewaga zawodników Romy. Cały zespół Interu z wyjątkiem na własnej połowie. Trener Bianchi podobno odchodzi z Romy. Spokojny, natomiast towarzyszący mu na ławce rezerwowych piłkarzy asystenci. Ale uwaga, bo to Bertolt. Spodziewałem się jakiegoś zaskakującego strzału. Bertolt, który uwielbiany był przez Beckenbauera, nawet będąc w słabszej formie, zawsze mógł liczyć na to, że wystąpi w drużynie niemieckiej. I już 11 minuta drugiej części spotkania. I ciągle nieustający atak drużyny Romy. Riccitelli, Mauro. Riccitelli starał się dojść do piłki, zagrać przewrotką. To było niebezpieczne zagranie. No teraz troszeczkę przepychanki. Giannini, Mateusz. Riccitelli próbował przewrotki zbyt blisko Mateusza. Zresztą za chwilę Państwo to zobaczą. To było niebezpieczne zagranie. Będzie rzut wolny pośredni. Niewiele brakowało, trafiłby nogą w głowę Mateusza. Za niebezpieczne zagranie. O! I zmiana w drużynie Romy. Wchodzi na boisko z numerem 15 Salzano. A opuszcza boisko Tempestilli. Salzano jest pomocnikiem. Ma 28 lat. A Tempestilli był obrońcą, który pilnował Klinsmana. Ciekawy jestem, kto przejmie teraz opiekę nad nim. Chyba Nella. No ale Bianchi stawia wszystko na jedną kartę. Wprowadza ofensywnego gracza do zespołu Romy. Breme. Battistini. Bergomi. Faulowany. Publiczność protestuje. Bergomi bardzo wolno podnosi się z miejsca. Piłkarze Interu wiedzą, że czas pracuje dla nich. Ale jak na razie w rewanżowym meczu finału Pucharu UEFA Inter-Roma bez bramek. Ciekawa jest sytuacja. Gdyby Inter zdobył bramkę w dzisiejszym spotkaniu, zapewne podcięłaby ona skrzydła piłkarzom Romy i przesądziła sprawę
zdobycia tego trofeum. I podobnie z Rzymianami. Gdyby Roma strzeliła gola, wówczas sprawa wywalczenia pucharu byłaby jeszcze otwarta. Di Mauro. Di Mauro. Di Mauro, ale w takim tłoku stara się jeszcze zagrywać do partnera. Jak gdyby piłkarze Romy bali się odpowiedzialności za strzały. W takim tłoku trudno znaleźć lukę. Za rzadko moim zdaniem, nie jestem trenerem Biankim, ale wydaje mi się, że Rzymianie atakują skrzydłami. Za mało jest dośrodkowań, które mogłyby stworzyć jakąś sytuację strzelecką dla zespołu stolicy Włoch. I czerwone pokazuje, że jest bramkarzem, który nie boi się zdecydowanych interwencji, szarżował Jürgen Klinsmann. Roma w lidze włoskiej jest dużo niżej niż Inter. Inter walczy o wicemistrzostwo Włoch z Milanem. Feller. Piękne dośrodkowanie, mocno podkręcona piłka i Dzenga jednak chwyta. Wiadomo już, że po raz pierwszy w swojej historii mistrzem Włoch została Sampdoria Genua. I ten klub zmierzy się z Romą w Pucharze Włoch. A więc bez względu na wynik dzisiejszego spotkania, Roma będzie grała w Pucharze Zdobywców Pucharu. Także Inter ma zapewniony start w Pucharze UEFA. A więc spotkamy się z tymi drużynami w przyszłych edycjach europejskich pucharów. Nela. Di Mauro i Joel Kiniu. No, gol, nie ma bramki. Salzano zagrał na pole karne, tu nieporozumienie. Odbił piłkę. No i mamy rzut rożny. Szósty rzut rożny dla Romy. Przewaga w rzutach rożnych zdecydowana. Salzano. Gerolin. Nela. Wrzucił piłkę na pole karne, licząc, że któryś z partnerów dojdzie. Inter cofa się pod bramkę Dzęgi. Pozostawia tylko samotnego Klinsmana. Liczy na kontrataki, zmusza w ten sposób Romę do ataku pozycyjnego, do gry technicznej, częstych zmian pozycji, indywidualnych pojedynków. Nie odsłania dostępu do własnej bramki. No może teraz Giannini i siódmy rzut rożny dla Romy. A więc ciągle jednostronne jak na razie w tej drugiej części widowisko. Przewaga Romy, która zdobyła w tej drugiej połowie już czwarty rzut rożny. Mnożą się sytuacje pod bramką. Widzą Państwo zresztą dane statystyczne potwierdzające moje obliczenia. Teraz nawet Klinsmann na własnym polu karnym. Nela. Aldair. Feller. No, nie wiem, czy nie był faulowany. Aldair strzelał. Tam ciągle trwają dyskusje między zawodnikami Interu i arbitrem. Ot. Przed momentem była sytuacja, kiedy Ferry chyba rękoma popychał pilnującego, starającego się dojść do piłki Fellera. No i okazja do kontrataku. Bianchi. Powrócił. Nie ulega wątpliwości, że na przebieg tego spotkania ma olbrzymi wpływ rezultat pierwszego meczu. Znowu kontuzja. Znowu zawodnik Interu leży na boisku.
Paganini. On doznał kontuzji. Tych fauli jest stanowczo za dużo. To wszystko powoduje, że gra jest często przerywana, że akcje są mniej płynne. Klinsmann, Bianchi, Aldair. Nie wiedział, gdzie jest piłka po zagraniu głową. Di Mauro, dobry drybler. Salzano i Bertoldi, dalla sytuacja, coś podobnego. Bertold był w odległości 5 metrów od bramki Interu. Dosyć ostry kąt spędził za nim przeciwnik, ale zamiast strzelać, bawił się z piłką i nadal nie mamy bramki. No, trzeba przyznać, że z piątki mistrzów świata Bertold jest najmniej przekonujący. Podenerwowany Trapattoni, który podobno odchodzi z Interu, wraca do Juventusu. I znowu próba koronkowej akcji na polu karnym. Przesadzają piłkarze Romy w tych podaniach w obrębie 16 metrów. Mateusz, typowa kontra. Klinsmann i czerwone. Mecz bardziej interesujący w tej drugiej połowie niż w pierwszej części. Więcej z pięć podbramkowych, więcej strzałów. Zdecydowana przewaga drużyny gospodarzy i sporadyczne ataki, właściwie rzadkie. To był pierwszy ten, który oglądaliśmy przed chwilą, gości drużyny Interu. Salzano, Di Mauro, Feller, obok niego Bergomi. Jest także drugi zawodnik Interu. Salzano, zamykają niczym hokeiści w tercji obronnej piłkarze Romy zespół Interu na połowie boiska. Aldair. Przywilej korzyści zastosował sędzia, ale teraz ten faul musiał odgwizdać. Zmiana w drużynie Interu. Wejdzie na boisko Mandorlini, 30-letni obrońca, Andrea Mandorlini. A opuszcza boisko Pizzi. A więc Trapattoni stawia na defensywę. Opuszcza boisko partner w ataku Klinsmanna. Ale uwaga, bo rzut wolny wykonują piłkarze Romy. Giannini pięknie strzelił. Dzenga świetnie obronił. Jak pokonać Dzengę? Niesamowita ambicja ze strony zespołu Romy. Feller. Arbiter przyznaje aut drużynie gości. Mogą Państwo z bliska przyjrzeć się Mandorliniemu, którego gesty są bardzo czytelne. Niesamowicie pracowity Bianchi, Klinsmann. Pieszą się zawodnicy Romy. Czerwone biega za piłką, aby jak najszybciej wprowadzić ją do gry. Giannini. Bertold. Salzano. Aldair nie dojdzie do tej piłki. Będzie wznawiał grę rzutem autowym. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Romy. Wchodzi na boisko z numerem 16 Smutski, 19-letni napastnik. A opuszcza boisko Desideri. Bianchi stawia wszystko na jedną kartę.
Garzano. Garzano i Rizzitelli. Nadal w meczu Roma Inter 0-0. To akcja, po której Rizzitelli był bliski zdobycia wyrównania. Gerolin. Ależ tłok na polu karnym. Salzano. Dzenga. Spalony. Rzut wolny pośredni dla drużyny Romy. Aldair. Gerolin. Giannini. Trafił jednak zawodnika Interu. Niesamowicie waleczny Bianchi. Alessandro Bianchi, 25 lat, który pracuje tutaj na całej szerokości, długości boiska. Salzano. Feller. Rizzitelli chyba dojdzie do tej piłki. Gerolin. Widowisko w drugiej połowie przybrało obraz jednostronny. Nieustający napór Romy, która bije głową o mur, bez efektu i desperacka obrona Interu. Trochę przypominająca już powoli obronę Częstochowy. Faul, rzut wolny dla Interu. Na nic zdadzą się okrzyki Gianiniego, na nic zdadzą się jego pretensje do arbitra. Jego decyzja jest nieodwołalna i rzut wolny wykonywać będą piłkarze z Mediolanu. W drużynie Romy nie gra już Bruno Conti, słynny zawodnik, wieloletni reprezentant tego kraju. Piłkarz, który walczył Mistrzostwo Świata w Hiszpanii, ma 36 lat. Jutro odbędzie się pożegnanie tego zawodnika. Ma grać zespół zawodników zaproszonych przez Contiego przeciwko drużynie Brazylijczyków grających w lidze włoskiej. Przez 17 lat występował Bruno Conti na boiskach nie tylko Ligi Włoskiej. Salzano. Bianchi. Gdzie piłka, tam Bianchi, który ma chyba żelazne płuca. Klinsmann. Inela. Paul Klinsmana. Trapattoni. Odgrywa tutaj jakąś scenę pantomimiczną. Nela leży. Czerwone występuje w roli masażysty, ale teraz przerwał opiekę nad piłkarzem Romy i służbę sanitariusza. Bieg w kierunku bramki. Nela, widzą Państwo, trzyma się za nogę. Jest to doświadczony zawodnik, 30-letni, wieloletni reprezentant Włoch. Salzano. Nie wiem, co teraz chciał zrobić Muzzi.
Roma występuje także bez dwóch zawodników, Angelo Perusiego i Andrei Carnevale, reprezentacyjnego napastnika. Dyskwalifikowani obydwaj zostali na rok za używanie środków dopingowych. Salzano starał się w tym tłoku wepchnąć jeszcze piłkę. Nadal bez bramek. Carnevale strzelił nawet bramkę w tej edycji Pucharu UEFA w meczu pierwszej rundy. Dyskwalifikacja obejmuje tylko mecze w lidze włoskiej, no i dalsze mecze pucharowe. Aldair. No ciekawy jestem, kto kogo tutaj pokona. Czy ten nieustanny szturm Romy przyniesie powodzenie? Aldair strzela, ale puduje. Feller, który jest bardzo pieczołowicie pilnowany przez obronę Interu, stara się odgrywać piłkę do wbiegających na pozycję partnerów. I widzieli Państwo właśnie taki moment, takie zagranie Niemca. Padając jeszcze dostrzegł nadbiegającego Aldaira, zagrał do niego i ten w pełnym biegu strzelił. Ale jak na razie bez powodzenia atakują Rzymianie. 0-0. Mucci. Faul. I będzie żółta kartka dla piłkarza Interu. Otrzymuje ją Klinsmann, który cofnął się. Już rzut wolny został wykonany. I Riccitelli. Tak, ale sędzia nakazuje wykonanie jednak tego rzutu wolnego. To wszystko odbyło się bez gwizdka. Pokazywał przecież żółty kartonik. No i proszę Państwa, jedna z ostatnich chyba szans Romy. I Mauro strzelał, ale bardzo niecelnie. Nie da się ukryć, że piłkarze Romy nie grzeszą skutecznością, że jeżeli nawet dochodzą do sytuacji strzeleckich, to strzelają bardzo niecelnie. Giannini, Mauro, no chyba podawał do Fellera. Zatem ostatnie 14 minut dzielą nas od końcowego gwizdka finału Pucharu UEFA. Nela. Bianki. Feller. Bertolt. Feller. I Dzenga. Di Mauro, Nela, Di Mauro, Feller, zawsze tyłem do bramki, mający na plecach przeciwnika. Salzano. Jak znaleźć lukę w tym tłoku? Nie ma rzutu karnego. Giannini wpadł na pole karne, sugerował sędziemu, że był faul. Zresztą od pierwszego gwizdka arbitra francuskiego tego rodzaju scenki oglądamy na boisku. No, w zwolnieniu nie było widać całej tej akcji. Giannini już leżał na boisku. No, Kiniu jest bardzo doświadczonym arbitrem. No teraz widzą Państwo tę sytuację. Kiniu zresztą doskonale zna stadion olimpijski. Był arbitrem spotkań Włochy i Czechosłowacja podczas Il Mondiale. Prowadził także mecz Argentyna-Brazylia, Włochy-Anglia o trzecie miejsce.
majowy pucharowy serial dobiega końca. Wyłoniono już zdobywcę pucharu, zdobywców pucharów. Teraz poznamy zdobywcę pucharu UEFA. Przed nami jeszcze jeden finał, Puchar Mistrzów Krajowych, który odbędzie się także we Włoszech, w Bari. I Dzenga. Po strzale Fellera. Ale nie są to soczyste, celne strzały. Chociaż tego rodzaju nieczysto uderzona piłka może zaskoczyć czasami bramkarza. Poza tą jedną akcją Klinsmanna cały czas Inter broni tej przewagi dwóch bramek. Broni w sposób zacięty, dramatyczny, desperacko, ale z powodzeniem. Klinsmann. Salzano. Muzzi. Feller. Kiniu w roli 12 zawodnika Romy. Aldair. Bertolt. Di Mauro. Riccitelli. Gerolin. Aut dla gości. Salzano podaje piłkę zawodnikowi Interu. Państwo widzieli, ten nie ma ochoty jej przejąć. No już nie tylko, niecałe 10 minut pozostało do końca tego meczu. Faulowany Giannini. Jestem rozczarowany grą zwłaszcza Bertolda, który jest przede wszystkim zawodnikiem nieskutecznym. Z tej piątki mistrzów świata zawodników niemieckich na strykon. A jednak ten 24-letni reprezentant Włoch wpisał się znakomicie. Dzenga przy krótkim rogu. Riccitelli strzelił długi róg bramki Interu. 1-0. Riccitelli zdobywa w pucharze UEFA czwartą bramkę. Zresztą charakterystyczne, że przed finałowymi spotkaniami z Interem Roma nie przegrała meczu. 8 zwycięstw, 2 remisy. Pierwsza porażka w tej edycji pucharu przyszła dopiero przed 2 tygodniami z Interem. No i zobaczymy, czy doprowadzą do dogrywki, a może do zwycięstwa piłkarze Romy. Feller. Muzzi. 19-latek wpada na pole karne. Faulowany. Nie. Arbiter orzeka, że było to prawidłowe zagranie barkiem w bark, tak zwane remplowanie, i nie przerywa gry. Za chwilę Państwo zobaczą powtórkę. No, ale Mateusz pomógł sobie troszeczkę ręką. Salzano, Nela. Zagranie ręką zawodnika Interu. Trybuna południowa, na której siedzą ci, którzy kochają Romę, szaleje. Przeciwległa trybuna północna także. Wszyscy podnieśli się z miejsc. Nikt nie siedzi na swoich miejscach. Widzą Państwo szaleństwo na Stadionie Olimpijskim i żółta kartka dla Biankiego za opóźnianie gry, za niesportowe zachowanie. Salzano będzie wykonawcą rzutu wolnego. I ależ miał sytuację znakomitą zawodnik Romy. Uderzył pięknie, wyszedł w powietrze także znakomicie. To Riccitelli. Ma chyba łzy w oczach. Jeszcze raz ta sytuacja. Mierzył w samo okienko. Ile centymetrów brakowało do pełni szczęścia? Niewiele. Za
Cały stadion zjednoczył jeden wielki okrzyk. Roma, Roma. Nela. Bertolt. Heller. Zagranie ręką Mandorliniego i rzut wolny dla Romy. Giannini. Roma, która dobrze zapisała się w pamięci polskich kibiców. Ale uwaga, Riccitelli. Bez wątpienia najgroźniejszy napastnik drużyny Romy. Roma, która swego czasu toczyła zacięte pojedynki z zabrzańskim Górnikiem. Słynny mak Elenio Herrera prowadził wówczas Romę. Trzeci mecz w Strasburgu. Górnik awansował wówczas do finału Pucharu zdobywców Pucharu. Ostatnie 5 minut meczu. Troszkę za późno Roma strzeliła tę bramkę. Gdyby udało się to piłkarzom rzymskim wcześniej, wówczas mogli mieć nadzieję na zdobycie wyrównującej bramki. Klinsmann. Wrodzona szybkość tego zawodnika daje znać o sobie. I czerwone. Wybija piłkę. Rzut rożny. A więc druga akcja w tej części spotkania dla zespołu Interu. Mateusz. On ustawia piłkę w narożniku boiska. Rzuta groźnych 7-3 dla Romy. No, Mateusz może otrzymać żółtą kartkę. Jaka jest decyzja arbitra? Feller. Riccitelli. Riccitelli, a obok niego Paganin. Utrzymał piłkę, czeka na partnerów. Salzano. Feller. Teraz w głębi pola rozpoczyna atak drużyny Romy. Feller. Giannini. Gerolin. Salzano. Rykoszet i rzut rożny. 8 dla Romy. Salzano. Zdawałoby się proste zagranie, a tak fatalnie podał Salzano. Zmęczenie daje znać o sobie. Aldair. Gerolin. Riccitelli. Feller. Feller. Przyspieszenie. I 9 rzut rożny. Już tylko minuty dzielą nas od końcowego gwizdka sędziego, około 3 minut do końca spotkania. Czerwone, niemal na linii środkowej, bramkarz Romy. Riccitelli, zamieszanie. Gerolin. I gwizdek arbitra. Skurcze łapią Gerolina. To najlepszy dowód olbrzymiego wysiłku. Niesamowita waleczność drużyny Romy. Nie rezygnuje do końca. Olbrzymi wysiłek piłkarzy rzymskich. Nie mniejszy Interu, ale łatwiej się bronić, łatwiej wybijać piłkę niż atakować. Także piłkarz Interu, a jest nim Ferri, pada na boisko. W Rzymie panowała dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Około 20 stopni ciepła, ale teraz jest dosyć chłodno. Piłkarze jednak spragnieni. 60% gry po stronie zespołu Rom. To lepiej świadczy o przewadze.
zranieni. Zdobywa z siebie resztę sił. I Klinsmann na spalonym. Jak na tak doświadczonego zawodnika duży błąd. Chyba, że po prostu chciał świadomie stanął na pozycji spalonej, aby nastąpiła przerwa w grze i aby piłkarze Interu zyskali kilka sekund. Nela, Feller i Ferri, Salzano, Muzzi, Salzano. Klinsmann i Aldair. No, Klinsmann wygrywa pojedynek biegowy z Aldairem. Nadbiega Mateusz. Riccitelli słania się już na nogach, traci równowagę. Mandorlini. Teraz spokojnie rozgrywają Mediolańczycy piłkę na połowie Romy. Faulowany Bianchi. Za chwilę zapewne arbiter zakończy to spotkanie. A więc interesujący spektakl na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Dramatyczny finał, dramatyczne rewanżowe spotkanie, bowiem w Pucharze UEFA rozgrywa się dwa spotkania finałowe. Roma postawiła wszystko na jedną kartę. Walczyła niesamowicie ambitnie, ale zdołała zdobyć tylko jedną bramkę. Wszystko więc wskazuje na to, że Puchar UEFA wzbogaci kolekcję Interu Mediola. Drużyna Klinsmanna, Mateusza i Bremego będzie zdobywcą Pucharu UEFA. Kolejny sukces Trapattoniego, który występując w roli trenera święcił sukcesy właśnie w europejskich pucharach. Zdobył już Puchar UEFA, zdobył Puchar zdobywców Pucharu, Puchar Europy, Super Puchar i Puchar Interkontynentalny, a teraz wraz ze swoją jedenastką wywalczył Puchar UEFA. To był 99. finał europejskiego Pucharu historii. Sukces Interu, który utrzymał przewagę pierwszego spotkania. Wprawdzie przegrał rewanż, ale Roma wygrała zaledwie jedną bramką. A więc Inter Mediolan, drużyna, która 13 razy zdobyła Mistrzostwo Włoch, 3 razy Puchar Włoch, 2 razy Puchar Mistrzów, teraz z Pucharem UEFA. Gratulacje dla Interu Mediolan. Piękne, dramatyczne widowisko. To wszystko ze